Cześć, witam cię serdecznie na moim kanale. Ostatnio nakręciłam odcinek, w którym skrytykowałam kanał Kierunek Zdrowie i obiecałam, że rozwinę temat, że bliżej uzasadnię, co z tym kanałem jest nie tak i dlaczego się czepiam. Żeby zrozumieć, o co mi chodzi, możesz później, po obejrzeniu tego filmiku, zajrzeć sobie na ten kanał i przede wszystkim posortować filmiki chronologicznie, od najnowszych do najstarszych. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ już po tym, jak ta pani porzuciła dietę roślinną, przestała ją lansować, dopiero po tym ukazał się filmik pod tytułem Uwaga na truciznę w warzywach i owocach. I na tym filmiku chciałabym się dzisiaj przede wszystkim skupić, ale również odniosę się tak pokrótce do filmiku pod tytułem Weganizm jest niebezpieczny, dlaczego po 7 latach nie jem już wegańsko. Oczywiście powinna użyć słowa roślinnie, nie wegańsko, ponieważ sama wyjaśnia, że z weganizmem nie chciała mieć nigdy nic wspólnego i zawsze poszukiwała jedynie zdrowego sposobu odżywiania się. Okej, dobra. Dlaczego ma to dla mnie znaczenie, że filmik pod tytułem Uwaga na truciznę w warzywach i owocach ukazał się 3 miesiące temu? Ponieważ przez mniej więcej 5 lat pani ta na pewno, mając pełną wiedzę na temat lektyn, bo no nie wyobrażam sobie, że mogło być inaczej, bo to jest taka wiedza, to jest takie ABC, takie pierwsze kroki w kierunku odżywiania się roślinnego, w kierunku weganizmu. Każda osoba, która poszukuje informacji, zaczyna się dowiadywać, w jaki sposób bilansować dietę roślinną, jak to robić, jak się żywić. Od razu na dzień dobry poznaje różne źródła protein w diecie roślinnej, dowiaduje się o wszystkich substancjach antyodżywczych, dowiaduje się, jak je dezaktywować, jak się ich pozbywać, dowiaduje się też, kiedy są szkodliwe, dla kogo są szkodliwe, jakie osoby szczególnie powinny unikać, której grupy z tych substancji. To jest takie ABC i mnie takich informacji na jej kanale brakuje właśnie 7 lat temu, wtedy, kiedy sama to lansowała. Dlatego, że jej kanał ma taki charakter dietetyczny, to nawet na moim kanale, gdzie ja przede wszystkim się skupiam na stronie moralnej, filozoficznej, na sytuacji zwierząt, a szczątkowo tylko nawiązuję do tej strony dietetycznej, to nawet już u mnie była informacja na temat fitynianów, na temat TMAO. Było już kilka takich tematów. Dzisiaj, kiedy ta pani promuje ryby, dzisiaj uważam, że powinna mówić i informować swoich widzów na temat toksyczności ryb. Tego mi totalnie brakuje. Przecież ryby są najbardziej toksycznym, najbardziej zatrutym pokarmem na świecie. Pełnym jest rakotwórczych dioksyn, metali ciężkich, jest nafaszerowany rtęcią. I dzisiaj powinna przede wszystkim o tym informować. O lektynach powinna była informować 7 lat temu, 5 lat temu, a nawet 2 lata temu, kiedy jeszcze lansowała przez jakiś czas dietę surową, która ma tych lektyn najwięcej. Pani z kanału Kierunek Zdrowie twierdzi i twierdziła nawet w filmiku, w którym lansuje dietę surową, że jej takim głównym źródłem informacji na temat zdrowia są książki takich lekarzy jak dr Farman. Ona tak spolszczyła, po prostu Furman mówi i okej, możemy przyjąć taką polską wymowę Furman. Dr Greger, dr Popper, o czym ostatnio mówiłam, co mnie tak uderzyło, że powołuje się na lekarzy, którzy walczą z dietami surowymi i z tą całą filozofią, twierdzą, że wprowadzają, propagatorzy diet surowych wprowadzają w obieg fałszywe informacje na temat zdrowia i że no, dr Greger wręcz twierdzi, że absolutnie nie powinno się podawać takiej diety dzieciom. Ona się powołując na tychże lekarzy, promowała coś absolutnie wbrew ich zaleceniom. Ale skoro już w ogóle się otarła o tych lekarzy, to są to lekarze, którzy jak najbardziej bardzo dużo się wypowiadają na temat lektyn. Czyli no, nawet jeżeli nigdy nie szukała w internecie informacji na temat diety roślinnej i nie starała się o żadne takie podłoże teoretyczne, po prostu skupia się tylko na tej stronie konsumpcyjnej, na przepisach, a nigdy nie szuka wiedzy. Nawet jeżeli taka była sytuacja, no to już nawet
otarłszy się o tych lekarzy, no nie sposób, żeby nie usłyszała o lektynach, ponieważ oni dużo na ten temat właśnie mówią. Razi mnie też nie tylko to, że dopiero 3 miesiące temu ona informuje widzów o lektynach, pomimo że wcześniej promowała dietę nawet spośród tych wegańskich opcji różnych diet, tą najbardziej wysokolektynową, czyli dietę surową. Dlaczego? Ponieważ gotowanie dezaktywuje lektyny, po prostu ten problem w ogóle kompletnie nie istnieje w diecie gotowanej. Aczkolwiek nikt też nie gotuje wszystkiego. Każda taka, najbardziej taka typowa wegańska jest to dieta, jest to kombinacja potraw surowych i gotowanych. Ale wychodzę w takim razie z założenia, że jeżeli ona wiedząc, bo musiała już wtedy wiedzieć wszystko na temat lektyn, albo przynajmniej na tyle, na ile powiedzmy człowiek niewykwalifikowany wiedzieć powinien, wiedząc o tym, że gotowanie dezaktywuje, ona mimo wszystko się decyduje na dietę surową i ją lansuje, to znaczy rozumiem, że zapoznawszy się z różnymi materiałami, ze wszystkimi za i przeciw, uzna, że lektyny jednak są bardziej korzystne dla zdrowia niż niekorzystne. Proponuje to ludziom dietę najbardziej wysokolektynową, jaka może być, czyli dietę surową. Jak ja mam to rozumieć, że ona po prostu wtedy olała zupełnie temat lektyn, no bo przecież nie mogła o tym nie wiedzieć. Ale lektyny to jest i tak najmniejszy problem, jeżeli chodzi o składniki antyodżywcze. Jest ich kilka grup. Tak naprawdę szczawiany są najbardziej problematycznym składnikiem i one faktycznie mogą narobić szkody w organizmie. I co ciekawe, przed szczawianami faktycznie jesteśmy ostrzegani, kanały wegańskie ostrzegają przed szczawianami, aczkolwiek są dwie grupy szczawianów, są rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne w wodzie, są te bardziej niebezpieczne i mniej niebezpieczne i to wszystko ona powinna powiedzieć. W momencie, kiedy kilka lat temu proponowała swoim widzom smoothie na bazie szpinaku, świeżego, zielonego szpinaku, już wtedy powinna była powiedzieć, że osoby, które na przestrzeni ostatnich 5 lat przyjmowały antybiotyk, absolutnie nie powinny tego przyjmować, nie powinny spożywać surowego szpinaku, a najlepiej w ogóle żadnego szpinaku, ponieważ akurat szpinak, podobnie jak rabarbar czy szczaw, zawierają te najgorsze, najbardziej niebezpieczny typ szczawianów. Natomiast szczawiany są rozkładane przez różne szczepy bakterii, natomiast ten najbardziej skuteczny szczep, który najlepiej sobie radzi z rozkładaniem szczawianów, niestety jest to taki szczep, który dosyć trudno jest wyhodować, bardzo długo go odzyskujemy po zażyciu antybiotyku. Dlatego przyjmuje się, że przez 5 lat od ostatniego przyjęcia antybiotyku nie powinniśmy unikać surowego szpinaku i tych innych wysokoszczawianowych produktów. I tego brakuje. Taka informacja powinna była iść zaraz tuż za przepisem. Kiedy proponuje to ludziom, od razu powinna była ostrzegać, od razu powinna była powiedzieć, kto nie powinien po to sięgać, kto powinien unikać szpinaku. A nie teraz, po latach, ona wychodzi z pierwszym tematem, że nagle jeszcze z tematem lektyn, które są akurat najmniejszym problemem. Parę słów na temat lektyn. Lektyny są to substancje, które potencjalnie, to nie jest jedna substancja, to jest cała grupa substancji. One w tej chwili mówimy tylko, skupiamy się na lektynach roślinnych, ale zanim poznano lektyny roślinne, dużo wcześniej już zajmowano się lektynami zwierzęcymi. Pokarmy odzwierzęce też mają podobne substancje o podobnych właściwościach analogicznych, glikoproteiny. Na przykład w jaju mamy awidynę, która wiąże biotynę, zwłaszcza jeżeli ktoś spożywa surowe jaja, to potem możemy widzieć, że takie osoby łysieją. Bardzo często właśnie osoby na diecie karniwora, które spożywają surowe jaja, mają fatalne włosy, fatalny stan skóry i tak dalej. I to prawie wszyscy, to u wszystkich to widzimy, że wszystkim wypadają włosy. Także to nie jest tylko kwestia świata roślin, to od tego zacznijmy. I to jest tak, to nie jest jedna substancja, to jest cała ogromna grupa substancji, więc też nie można powiedzieć, że wszystkie one są toksyczne. Niektóre są toksyczne, niektóre są częściowo toksyczne, niektóre są w pewnych okolicznościach toksyczne, a w innych okolicznościach bardzo korzystne. Generalnie rośliny, które zawierają te najbardziej toksyczne lektyny, są to rośliny po prostu trujące. W ogóle nie należą do grupy roślin jadalnych, czyli zakładamy, że te 10 tysięcy gatunków roślin jadalnych
nie zawierają lektyn toksycznych, bądź w zasadzie taką najbardziej toksyczną lektynę spośród roślin jadalnych zawiera czerwona fasola. I gdybyś zjadł czerwoną fasolę na surowo, faktycznie byś się zatruł, tylko że nikt nie je czerwonej fasoli na surowo. Fasola poddana obróbce termicznej traci swoje szkodliwe właściwości, a co więcej zachowuje bardzo korzystne dla zdrowia właściwości, nawet mega, mega korzystne. Nawet te lektyny. Lektyny w dużej mierze tracisz, wypłukujesz najpierw mocząc fasolę, co robią wszyscy weganie, bo każdy oczywiście pierwszego dnia, w którym zaczyna się dowiadywać na temat diety roślinnej, od razu słyszy o substancjach antyodżywczych i słyszy, jak postępować, jak przygotowywać żywność. I każdy moczy fasolę, czy groch, czy te rośliny strączkowe, jeżeli je w ogóle spożywa, bo dużo ludzi jednak przyjmuje tą żywność przetworzoną, która już w ogóle nie zawiera tych substancji antyodżywczych, prawda? Mamy przecież różne jakieś burgery, nie burgery w oparciu o izolaty białkowe, na przykład soi, czyli tam już w ogóle nawet nie masz śladu tych lektyn. Myślę, że wcale nie tak dużo osób na dzień dzisiejszy bazuje na surowych roślinach i wszystko samemu przygotowuje, ale oczywiście to jest dobre, to jest zalecane i no każdy to moczy i już mocząc fasolę, na przykład przez całą noc, już te lektyny przechodzą do wody, wylewasz je w dużej mierze, potem gotując fasolę, dezaktywujesz te lektyny, one tracą właściwości toksyczne, natomiast zachowują bardzo pozytywne właściwości. Generalnie zasada jest taka, że masz gotować fasolę, aż jest miękka. Kiedy gotujesz fasolę do momentu, kiedy da się ją spożyć, nie masz żadnych przeciwwskazań. Wprost przeciwnie, są setki, tysiące badań udowadniających, że spożycie codzienne, regularne spożycie fasoli i tych właśnie wysokolektynowych roślin przedłuża życie. No jest bezpośredni związek z długością życia, a spożyciem właśnie fasoli i nie tylko fasoli, ale wszystkich tych wysokolektynowych roślin. Dlaczego? Dlatego, że lektyny po pierwsze działają przeciwnowotworowo. Nowotwory nie mają możliwości rozwijania się, czyli nawet jeżeli ktoś ma chorobę nowotworową, a przyjmuje dużo lektyn i to może uzasadniać też sukces diet surowych, bo w dietach surowych mamy te lektyny w pełni aktywne. Czyli na przykład taki brokuł czy papryka, one zawierają te lektyny, prawda? Jeżeli są spożywane na surowo, to właśnie przyjmujesz lektyny w formie aktywnej. I może to się wiązać z taką przeciwnowotworową skutecznością właśnie tych diet surowych, ponieważ tam naprawdę przyjmujesz tych lektyn najwięcej w postaci aktywnej. W obecności lektyn komórki rakowe mają mocno pod górkę, nie są w stanie się rozwijać, lektyny niszczą po prostu nowotwory. Mają też działanie przeciwcukrzycowe, zmniejszają skok cukrowy po posiłkach, sprzyjają rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej. Także jest ogromna masa pozytywnych skutków przyjmowania lektyn. I tej informacji też mi brakuje w tym filmiku, bo jeżeli zaczynamy o czymś mówić, na przykład, jeżeli Pani postanowiła, no nawet po czasie, ale postanowiła omówić sobie temat lektyn, powinna omówić za i przeciw. A teraz coś ciekawego. Wysłuchamy krótkiego fragmentu filmiku, który też ukazał się stosunkowo niedawno. Zaraz zajrzę najpierw, kiedy on się ukazał. Nie, on się chyba akurat nie ukazał aż tak niedawno. 3 miesiące temu to się ukazały te trucizny. Uwaga na truciznę w warzywach i owocach. Natomiast na krótko po tym, jak ta pani lansowała dietę surową, ukazał się filmik pod tytułem Weganizm jest niebezpieczny. Dlaczego po 7 latach nie jem już wegańsko? Ten filmik. Puszczę Wam taki fragment i zaraz się do niego ustosunkuję. A ja przez ostatnie lata czytałam książki pewnej grupy lekarzy, którzy bardzo podobnie pisali i głosili podobne tezy i popierali to oczywiście. Wszystko jest zawsze w badaniach. Słuchajcie, na wszystko są badania. Wszystkie badania tutaj, każdy jak chce znaleźć badania potwierdzające jego teorię, to znajdzie.
No właśnie, i tu jest już mega problem. Tutaj ta pani zdradziła, że kompletnie nie wie, jak sformułować kryteria, to co ostatnio jej zarzuciłam, ponieważ nie widziałam nigdy, nie tylko, że nie widziałam nigdy badania potwierdzającego korzyści dla zdrowia płynące ze spożycia rtęci, ołowiu i innych metali ciężkich czy rakotwórczych dioksyn, nie znam badań przeciwnych. Nie widziałam, żeby komuś to się udało udowodnić, a przecież taką dietę w tej chwili ta pani lansuje, wysokortęciową, z wysoką zawartością metali ciężkich i toksyn. Jak również, i to jest ciekawe, nie ma badań potwierdzających to, o czym ona mówi w tym, że poprzednim filmiku sprzed 3 miesięcy na temat szkodliwości lektyn. W ogóle nie ma takich badań potwierdzających tę teorię. Jest to uważane za pseudonaukę. Jest to zakwalifikowane jako pseudonauka, w ogóle nie nauka. Osoba, która sformułowała tą teorię, nigdy nie podała do publicznej wiadomości, nigdy nie opublikowała żadnego badań udowadniających, że jest tak, jak jest, że lektyny zawsze w każdej postaci szkodzą, że korzystnie jest unikać całej tej grupy produktów odżywczych zawierających lektyny. Nie ma takich badań, więc ta pani kłamie, mówiąc, że są badania i takie, każdy sobie może udowodnić, co chce. Nie tak działa nauka. To jest to, co jest zarzucane doktorowi Gandriemu, który wydał książkę na temat właśnie lektyn, jest to bestseller. I tylko to jest coś, co się sprzedaje, jest to modna teoria spiskowa i tylko tak należy na to patrzeć, jak na modną teorię spiskową, tak jak teoria płaskiej ziemi i szereg innych różnych bardzo dziwacznych teorii. Nie ma ani jednego badania potwierdzających tę teorię i znowu, ponownie zarzucam, dlaczego ta pani, interesując się dietą roślinną, już lata temu nie opublikowała informacji na temat substancji, które naprawdę mogą być kłopotliwe, takie jak na przykład szczawiany. To jest moim zdaniem taka numer jeden grupa substancji, których, na które trzeba uważać. Ale też dodajmy sobie od razu, że głównymi źródłami szczawianów tak na co dzień w diecie przeciętnego Polaka to jest to przede wszystkim kawa i herbata, także wcale niekoniecznie weganie akurat tak dużo więcej tych szczawianów przyjmują, ale jeżeli ktoś jest nieostrożny, nie dowiaduje się, jeżeli je szpinak na surowo, no może sobie zrobić niemałe kuku. I ta informacja powinna była mieć znaleźć się na jej kanale już przed laty, kiedy ona te potrawy lansowała. Mówi, że ona kiedyś czytała wyłącznie tych lekarzy, czyli... Czytałam Furmana, Campbella, Pamelę Popper, Gregera, całą tą grupę lekarzy, którzy polecają dietę wegańską niskotłuszczową. Okej, okay, no właśnie, czyli ich czytała, czyli zapewne już o lektynach słyszała dawno temu i wtedy najwyraźniej zapoznając się z tematem doszła do wniosku, że korzyści z przyjmowania lektyn absolutnie przewyższają te ewentualne skutki uboczne, o których już wtedy musiała też słyszeć, bo to już od dawna, ta teoria już jest od bardzo dawna modna. I dlatego może postanowiła, no nawet w ogóle nie zawracać głowy tym tematem swoich odbiorców, którym proponowała dietę jak najbardziej wysokolektynową, nawet spośród wszystkich diet wegańskich, tą najwyżej lektynową. Czytała ich. No i co? Teraz nagle poznaję teorię spiskową doktora Gandriego, który w ogóle nawet nie jest dietetykiem, który ma nikłą wiedzę, a nawet powiem wam, jakie on farmazony potrafi wygłosić publicznie. Powiedział na przykład coś takiego. I jeżeli mi nie wierzycie, jeżeli uważacie, że to aż niemożliwe, żeby ktoś był takim idiotą, napiszcie w komentarzu, dam wam linka, gdzie jest ta jego wypowiedź. Gdzie ją znajdziecie? Powiedział coś takiego, że jeżeli jesz jaja, to tylko żółtka i on poleca 4 żółtka dziennie, natomiast białka należy wyrzucić do kosza. Zapytany dlaczego białko do kosza i tylko żółtko? Odpowiedział na to, że ponieważ białko kurze zawiera proteiny zwierzęce, które oczywiście wywołują raka. Czyli zdaniem twórcy teorii spiskowej na temat szkodliwości lektyn, tylko białko jaja kurzego zawiera białko zwierzęce, natomiast żółtko to już jest najwyraźniej białko roślinne.
Wyobrażacie to sobie? No ale ta pani nie odróżnia, uważa, że no każdy ma swoją rację, no, no pewnie ma rację, że żółtko to jest białko roślinne, no, no na pewno jest w stanie, na pewno są jakieś badania potwierdzające tę teorię. Każdy jest w stanie udowodnić, co mu się podoba, czyli na pewno Gandry też ma sposób, jak udowodnić, że żółtko jest białkiem roślinnym. No ale tak właśnie nie jest, ponieważ nie ma takich badań, nie ma. I to jest właśnie cały problem. Ona myśli, że każdy sobie udowodni i nauka tak wszystko łyknie. To tak nie działa. Świat nauki bardzo ostro krytykuje te teorie spiskowe doktora Gandriego, i który jest kardiologiem tak swoją drogą. Nawet towarzystwo kardiologiczne zapiera się jego, ponieważ uważają, że takie herezje głosi ten facet, że po prostu aż wstyd im, że w ogóle on jest lekarzem, że w ogóle zdobył tytuł lekarza. Jak on to uzasadnia? On tak nie chce opublikować wyników badań czy opisu w ogóle całego procesu badań. Nie wiadomo, kogo on badał, w jaki sposób badał. On tylko sformułował takie ostateczne wnioski, że zbadał na grupie 100 osób, co się stanie, jak wykluczą lektyny z diety, i 100 osobom poprawił się stan zdrowia. Nic, nie było żadnych szczegółów. Na czym polegała ta dieta bezlektynowa? Okej, wiemy, że postanowił wykluczyć lektyny, ale co oni jedli? Nie ma żadnej informacji, czy ich zdrowie poprawiło się dlatego, że wykluczyli lektyny, czy może coś pozytywnego jedli. Może wcześniej jedli beznadziejnie, żywili się w McDonaldzie, a teraz dostali nagle pełnowartościowe pożywienie, nieważne czy tam były lektyny czy nie, po prostu zaczęli jeść coś lepszego, może to było jedzenie mniej kaloryczne. Nie wiadomo, w jaki sposób się poprawiło ich zdrowie, dlaczego, bo nie wiadomo, jakie były czynniki, nie ma żadnego opisu tego całego badania, nie było grupy kontrolnej, także nic nie wiadomo. Po prostu on sobie powiedział, że 100 osobom się poprawiło zdrowie. No przecież to jest tak niepoważne, on jest w ogóle wyśmiany przez całe środowisko naukowe, ponieważ tak, nie ma potwierdzenia, badań nie opublikował, nic nie wiadomo, na jakiej podstawie on doszedł do tego wniosku, że tak będzie lepiej. Natomiast odwrotnie, są tysiące badań potwierdzających, że dieta wysokolektynowa służy długowieczności, przedłuża życie, że wszystkie te ludy, które żywią się taką dietą, gdzie naprawdę ta fasola jest na co dzień w diecie, to są najdłużej żyjący ludzie na świecie, do tego stopnia, że używa się nawet zawartości fasoli w prognozowaniu czyjejś tam przyszłej ewentualnej długości życia. To jest, jeżeli ktoś je fasolę, to od razu mu się zwiększa 8% szansa na długowieczność. Więc ta pani myli naukę z pseudonauką. Uważa, że każdą teorię spiskową można udowodnić, jak się ktoś postara. Nie rozumie też takiego zjawiska, że nauka działa w taki sposób, że jeżeli ktoś robi jakieś badanie, publikuje wszystko, całą metodologię, jak on to robił, jakie czynniki wziął pod uwagę. Jest też grupa kontrolna, naukowcy z całego świata mają dostęp do tych badań. Co więcej, te badania są powtarzane, czyli jeżeli załóżmy ktoś bada, załóżmy szkodliwość albo korzystne działanie jakiejś substancji, załóżmy gdzieś na Uniwersytecie w Kalifornii, to naukowcy z całego świata to czytają i wtedy na przykład inna grupa naukowców, załóżmy z Brazylii, czy z Francji, czy skądkolwiek, też zaczyna to badać. Troszeczkę inaczej sformułują kryteria, troszeczkę inaczej dobiorą czynniki. I dopiero jak jest takich badań mnóstwo przez różne grupy naukowców z różnych krajów, w jednym badaniu wyjdzie, że coś, jakiś czynnik jest korzystny, w innym badaniu wyjdzie, że nie ma znaczenia, w trzecim badaniu, że je ma bardzo dużo zmienił. I dopiero jak mamy mnóstwo takich badań z różnych ośrodków naukowych, dopiero wtedy są wyciągane wnioski. A nie na podstawie takiej, że ktoś tam coś twierdzi. Na takiej podstawie, w taki sposób, takim tokiem rozumowania idąc, to ja wam mogę zaproponować zupełnie inną teorię naukową. Ponieważ miałam kiedyś bliskiego kolegę, który bał się iść do dentysty, nigdy nie chodził do dentysty, a miał problemy z zębami i co jakiś czas robił mu się taki duży ropień, że puchła mu połowa twarzy, tak totalnie puchła mu połowa twarzy i no po prostu te zęby miał w takim strasznym stanie, że już tym bardziej się bał iść do dentysty i nigdy nie chodził. I wiecie, czym to leczył? Za każdym razem leczył to amfetaminą. I wyobraźcie sobie, że każdorazowo, ile razy mu spuchła twarz, przyjął amfetaminę, zawsze ropień znikał.
Zawsze to się sprawdzało. I jestem pewna, że gdyby przyjął grupę ludzi do własnych badań, którzy mają podobny problem. Wszystkim się tworzy ropień. Wszystkim by podał amfetaminę. Jestem pewna, że osiągnąłby rewelacyjne wyniki swoich badań. Ale czy to znaczy, że jeżeli 50 osobom pomogła ta substancja na ropień, to znaczy, że on już ma nową teorię naukową i że tym tokiem mamy iść i wszyscy mamy w ten sposób leczyć zęby? No to chyba nie tak działa, prawda? Bo są też za i przeciw. Co z tego, że zlikwidujesz ropień, skoro ten ropień i tak ci ponownie za jakiś czas się utworzy, bo nie wyleczyłeś zęba? I co z tego, jeżeli przy okazji zniszczysz sobie mózg? No to jest tak samo z tymi lektynami. To jest całkiem możliwe, że iluś tam osobom poprawiło się zdrowie, jeżeli wykluczył to czy tamto i nie wiadomo, co jeszcze wykluczył, co ci ludzie jedli wcześniej, może syf jedli, może jedli chipsy z kolą, nagle poprawiło im się zdrowie. Ale ile tracą, zupełnie odsuwając te produkty z zawartością lektyn? Jak wiele w życiu tracą? I jeszcze ostatni argument, jeżeli chodzi o lektyny. Jak powiedziałam, mają one właściwości przeciwnowotworowe. I to nie jest tak, że one w ogóle nie są badane, bo są bardzo intensywnie badane przez koncerny farmaceutyczne pod kątem ich użycia w lekach przeciwnowotworowych. Także są one badane, są one brane pod uwagę jako właśnie środek przeciwnowotworowy i sądzicie, że gdyby w tych testach, które na pewno są, na pewno tych badań było mnóstwo i na pewno ci lekarze, których ona wymieniła, na których się powołuje, doktor, jak ona mówi, Furman i doktor Greger, którzy się interesują lektynami, którzy nakręcili jej szereg filmików na ten temat i interesują się też działaniem przeciwnowotworowym lektyn, gdyby w jakimś badaniu wyszło, że jednak te lektyny są bardziej toksyczne, że mogą mieć negatywne skutki zdrowotne, które będą przewyższały te korzyści przeciwnowotworowe, to myślicie, że tajiliby taką wiedzę, bo wszyscy tak chcą nas zatruć koniecznie? No ja wiem, że są takie teorie spiskowe, że wszyscy, że chcą nas zatruć i że tylko o to chodzi, no ale to no chyba... Nie wiem, czy chcemy iść tą drogą. Jeszcze jedna tylko uwaga. W filmie Weganizm jest niebezpieczny. Pani mówi, że o DHA z ALK. Mówi, że DHA z ALK jest słabo konwertowane przez ludzi. Ja nie wiem, do czego ta pani chciałaby konwertować DHA. Przecież to już jest ten ostateczna docelowa forma omega-3, do której zawsze konwertujemy. Odnoszę wrażenie, że ta pani w ogóle nie ma pojęcia na temat dietetyki, żeby takie coś powiedzieć. Ale do tematu DHA i omega-3 i tych postaci różnych zapewne jeszcze wrócimy, więc na razie nie będę tego rozwijać. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.